Dzień dobry, mili państwo, jesteśmy już w kuchni, przybył nasz mistrz świata w gotowaniu, kucharz gdański, pierwszoligowy, a w zasadzie Premier League, pan Krzysztof. Cześć, witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że dzisiaj nie tylko my, ale także wy przed ekranami się razem z nami ugotujecie z wrażenia. Drogi Artur, co będziemy dzisiaj próbowali zrobić? W zeszłym razem był śledź, popularnym daniem na każdym biesiadnym stole w Polsce jest śledź pod pierzynką. To my dzisiaj zrobimy łososia na materacu. No, śledź, pamiętam, w czasach PRL-u to było też takie danie zakąskowe bardzo. Śledź po japońsku to się nazywało, z Japonią to nie miało to nic wspólnego, ale to był śledź po prostu z cebulką i śniadaniem. Zaczniemy od dość prostej rzeczy, czyli przygotowania małej maceraty do właśnie, no ja moje umiejętności kucharskie są symboliczne, ale postaram się tutaj komentować akcję. Bilet zawodowy, kucharz, po prostu piękne krojenie. Ja nie jestem pewien, bym pokroił swoje palce. Jest patelnia, także proszę państwa, są państwo w dobrych rękach. Łosoś, no tak, jesteśmy w dawnej restauracji pod łososiem, dzisiaj winne grono, piękne miejsce, cudowne, naznaczone historią i zawsze było tu pysznie, a teraz jest tu szczególnie pysznie i mam nadzieję, że właśnie dzisiejsze danie będzie także pyszne. Czy maestro będzie tak miły? Powiedzieć. I zechce pomieszać we właściwą stronę. Dokładnie, czyli prawa. Dzisiaj w Polsce wszystko jest prawo. Wszystko mieszamy. Całe zamieszanie. Zresztą mnie kiedyś też nazywano mistrzem zamieszania. No dzisiaj jedyne co potrafię to mieszać. Mieszam głównie na scenie, ale jak widać dzisiaj pomieszam sobie w garnkach. Łosoś jako to dobra, polska, prosta rybka, prosto z Norwegii. Nie wymaga wiele wysiłku, wystarczy ją tylko zawinąć w folię. No właśnie, bo mówiliśmy przed programem troszkę o tym, że łosoś bałtycki właściwie nie do zdobycia dzisiaj. Dlaczego to się dzieje? Jest przełowiony przede wszystkim Bałtyk. Ja pamiętam czasy, kiedy dorsze miały po 5-8 kilo, a teraz znaleźć dorsza, który ma kilogram, to naprawdę jest... No, ale drogi panie, chude czasy to chude dorsze, to jest oczywiste. I teraz robimy co? Takie... Macerujemy sobie to gowerkiem, poperek to i łosoś to są takie dodatki, które się bardzo, bardzo lubią. Zawiniemy to teraz w folię. Co prawda zrobiliśmy to w złą stronę, bo powinniśmy dać błyszczącą stronę do środka. Damy to zamkniętą. Drugą stronę będziemy trzymali to 2 minuty dłużej. Przez mój błąd. I zrobimy coś, co nazywa się... No ale ze skimą wszystko robi się odwrotnie, czyli to pasuje tutaj, tak myślę. I to taka malutka uwaga teraz językowa. Po polsku mówimy na te ryby w papilotach. Papilotki to takie głosy, które niektórzy z nas jeszcze mają. I papiloty po francusku papillon to jest motyl. Motyl, czyli robi tak. A, tłumaczenie po prostu troszeczkę przebiegło z pak. Do pieca na 20 minut, 180 stopni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Motylek w piecu. A to jedna ważna sprawa, to już nie pola, tak nie powiem. Ale za to będzie bardzo straszne. Wiem, że była taka moda, że francuskie restauracje nazywano papillon. Tak, no to może taka na przebitkę, ponieważ tam się wszystko gotuje, szykuje. Proszę państwa, pokażę, pochwalę się troszkę moim strojem, bo to nie jest tak, że jak się zastanawiam, czy tutaj szykować jakieś cudowne, pyszne danie w t-shircie, to byłoby niewłaściwe. Mam autentyczny kitel kucharski, nawet z wyszywanym tutaj imieniem i nazwiskiem Krzysztof Skiba i są rybki, czyli pasuje do dzisiejszego dania. Są ryby, no bo ryba wiadomo lubi pływać. Skiba ryba, to też się rybuje, to państwo powinni tutaj skojarzyć. A teraz zaczniemy bardzo bajkowo, czyli zrobimy ratatouille. Niektórzy z was widzieli to bajkę. Po francusku musi znaczyć. Tak, po francusku znaczy to szczur, który umie gotować. No właśnie, był taki film, taka komedia, rysunka.
Ratatouille, mimo że brzmi niezwykle trudno, jest daniem bardzo prostym. Posiekamy sobie na duże kawałki papryczkę bez gniazd nasiennych. Damy trochę żółtej, będzie weselej. No, piękne kolory. Czerwień, żółć. I jeszcze zielony. Podobno z normalnie regen. Regen, dosłownie tak, Bob Marley. Z połączenia, ale to wszyscy wiedzą, z połączenia czerwonego, na przykład koloru czerwonego i żółtego, powstaje pomarańcz. Także kiedyś pytano, dlaczego pomarańczowa alternatywa, bo było coś takiego, no to, że czerwień ta komunistyczna i żółć, bo wszystkich żółć zalewała, w związku z tym wychodziła pomarańczowa. Piękne to zielone to kabaczek. Tak, czy kabaczek albo zwany też cukinią. Cukinią, a. Cukinia jest rośliną kabaczkową. Ja jestem na tym etapie, że ledwo rozróżniam rzodkiewkę i pomidor, ale przy alku się to przyuczę. Normalnie. Właśnie powiedz mi, ty gotowy tak jakby uczyłeś się gotować po prostu, byłeś fanem gotowania i czy miałeś jakichś swoich mistrzów, czy... No, nie mówię o Maldzie Gessen, bo to jest ten, ale takich mistrzów, którzy no, nie wiem, nauczyli się jakichś specjalnych potraw, a czasem mistrzem może być babcia, mama. Znaczy nie, czy były takie osoby? Miałem przyjemność, znaczy moja babcia gotowała cudownie, jeżeli idzie o smak. Są rzeczy, które po prostu nie jestem w stanie powtórzyć, które ona robiła, nie wiem z czego to wynika. Przepis jest, danie jest, surowce niby dobre, ale powtórzyć się nie da. Może za mało soli? Nie, to nie. A bo zupa była za słona, wiesz? Nie, ja myślę, że to jest trochę magii. Czy magia. Magia, doświadczenie, no tak. Natomiast ja, jako że zawsze lubiłem zjeść dobrze, a nie zawsze było mnie na to stać, musiałem się nauczyć dobrze gotować. Bo dobre restauracje w Polsce, było ich kilka, były poza moim zasięgiem. A ja byłem dość długo biednym człowiekiem, bardzo biednym. I niestety miałem tę nieprzyjemność dość długo przebywać we Francji. A tam za psie pieniądze jadłem jak król. No, Francja, wiadomo, tak, to jest sztuka kulinarna. We wszystkich francuskich komediach jest zawsze żart z Anglików, że źle gotują. Angielskie żarcie, ale to się zmieniło teraz, bo trochę tych Hindusów przyjechało, tam się te kuchnie pomieszały, teraz kuchnia angielska w sumie jest taka niezwłaszcza. Czuję się mało zagospodarowany. Coś bym ci chciał pomóc, nie wiem, coś. Dobrze. Na razie nie mam nic zamieszania, ale mogę coś pokroić na przykład. O, świetnie. Jedyne co potrafię, sam Alek zrobił. Tak. Dobrze, zamieniam się w komentatora wobec tego. Dobrze, to ja teraz poproszę ekscelencję, żeby pokroił nam... Plasterki? Takie na 2 cm. To czarne to co? To już zacząłem. Aha. To też jest cukinia? Nie, to jest bakłażan. Bakłażan. Kompletna kompromitacja. Żona mnie do domu nie wpuści. Tak może być? Trochę grubsze. Grubsze. Takie? Tak. O, to już takie działania, że tak powiem, proste, wybawiające. Zawsze jestem wykorzystywany w domu przy robieniu tej sałatki na Wielkanoc, bo tam trzeba dużo kroić, taka sałatka. To już później, tak? Dobrze. Przykryję to na pół. A, jeszcze. Ale później, bo najpierw bakłażan trzeba osolić, bo inaczej jest gorzki. I tą sól, o, cukier. Kto mi tutaj robi dywersję? Słodki bakłażan, może kuchnia kaszubska jest słodka, w związku z tym nawet miód jest dodawany do kotletów. W związku z tym, no, a w dzisiejszych czasach wszystko się wszystkim miesza. Eksperymenty są wskazane. Chociaż nie zawsze się udają, oczywiście. Szukamy soli. Kuchnia bez soli nie istnieje. Chociaż ostatnio schudłem 30 kg i mówiono mi, że należy unikać soli kuchennej. Zaznaczałem, że kuchennej tak jakby człowiek jadł sól taką, którą sypią na ulicę na szlak. Walczymy z solą, zaraz będzie sól. Dowiozą sól. Tak jak kiedyś dowozili w PRL-u pomarańcze albo banany. To były takie informacje, że już zbliża się Boże Narodzenie, bowiem z Kuby płyną pomarańcze i banany do
do Polski. Tak płynęły przez pół roku, wiadomości informowały cały czas, że banany już przepłynęły tysiące mil i już niemalże będą w Polsce, już dopłynęły do Europy, już zbliżają się do Bałtyku, już zbliżają się do Gdyni. Później przyjeżdżały te banany pomarańcze, nagle ginęły, bo wszystkie panie w spożywczakach sprzedawały gdzieś z podlady. No i później cały rok następny znowu czekaliśmy na pomarańcze i banany z Kuby. Oczywiście zaprzyjaźniona Kuba, Fidelia Castro, zawsze miała dla nas tylko banany. Oraz pomarańcze, które były w kolorze zielonym. Dokładnie. Nie wiem, czy słyszałeś, no wiadomo, Kuba to rum, Kuba Libre, wspaniały napój z trzciny cukrowej, ale kiedyś gdzieś wyczytałem, że Czesi w czasach, wiadomo, NWPG i Związku Radzieckiego, wszystkie kraje socjalistyczne sobie pomagały, no i jakieś dolary Czesi, nie wiem, zrobili dobre piwo, zarobili trochę dolarów, pożyczyli Kubie, jak to zaprzeczył kraj socjalistyczny, ileś milionów dolarów. No i Kuba chciała im spłacić właśnie w rumie. No i Czesi powiedzieli, że okej, pójdą na to, ale połowa w dolarach, a połowa w rumie. No nie wiem, jak to, jaki był finał, ale prawdopodobnie ani to, znając kraj Fidela, to właśnie tak się odbyło. Także, proszę Państwa, kulinaria odgrywają też dużą rolę, jak się okazuje, w polityce międzynarodowej. Ale jeszcze nikt nie próbował chyba płacić długów w cukinio, że może by być pierwszy. Ani bakłażany. Ani bakłażany. Już jest posolony, tak? Tak. Posolony i on sobie teraz musi chwilę poczekać. I zaraz zrobimy, co w zasadzie jest go za dużo. Kto to zje? No właśnie, no bo jak to ma się do łososia? To będzie jakaś sałatka, czy jakiś dodatek, co to będzie? To będzie dodatek w takiej bardzo klasycznej formie. My to sobie teraz zrobimy na patelni. To się niech tutaj spokojnie nasączy. A w międzyczasie zrobimy Bechamel. O, to już wkraczamy w tereny Francji. A aby zrobić bechamel, potrzebujemy przede wszystkim garnek, ewentualnie patelenkę, może być rondel. Garnek jest coś, co niektórzy noszą na głowie, szczególnie w okolicach Wałbrzycha, gdyż tam Niemcy podobno dają sygnały z kosmosu. I nie wiem, czy wiesz, ostatnio pojawiła się subkultura ludzi, którzy właśnie tak zwani foliarze robią sobie specjalne, żeby te sygnały nie atakowały ich mózg. Więc, ale u nas garnek, tradycyjne zastosowanie. A ja chciałem się zapytać, jak cię szczepili, bo słyszałem, że masz szczepionkę, już dostałeś. Czy dobrze ci się chip ułożył? Tak, 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 dobrze. I słuchaj, dzięki temu Bill Gates zna już wszystkie nowe piosenki w Iwcycach, których jeszcze nie napisałem. O, ja obawiam się, bo widziałem twój telefon, że Bill Gates wcale nie będzie szczęśliwy. Bo ty masz telefon taki, który nie jest zgodny z Androidem. A no właśnie. No wiesz, szczepienie szczepieniem i chipy chipami, ale te aktualizacje przecież. Ciekawe, jak człowiek to przejdzie, bo w normalnym telefonie mamy po 20 aktualizacji dziennie, a tutaj człowiek może tego nie przytrzymać. Ja bym cię to trzeba przejść koło linii wysokiego napięcia. Dokładnie. Odrobina. Wtedy nam się myśli wyprostują. Ale żeby nie było, my się to tak naśmiewamy, to jest nie jest na serio, bo dzisiaj po prostu jest tyle fake newsów, fałszywych informacji, ale dzisiaj to prawdziwe informacje o Bechamel. Wiecie co, właśnie, myśmy go Bechamel. To była margarynka? To był masełko. Złośliwcy, czyli... Nie jest zgodny z dietą, ale... Złośliwcy, czyli Włosi uważają tak. Zabierz Francuzom masło, okaże się, że nie umie go gotować. Wszystkie 12. To jest bardzo dużo masła, dużo mniej jak oliwy. Rozpuszczamy masło, dajemy odrobinę smażki. I ta smażka ma się zrobić w kolorze złotym. Tak jak tutaj. Złoty w ogóle, w czasach kryzysu jest w złotych rękach, złoto z beszamelu. Wszystko się tutaj konwenuje i pasuje. I to naprawdę prosty przepis, a sąd jest nieodtwarzalny. Tak, ostatnio nasi władcy mają już pomysły na nowe przedmioty. Być może, no właśnie są szkoły kucharskie, ale być może czasy nadchodzą takie, że umiejętność gotowania, przyrządzania posiłków
powinna być gdzieś wymagana, może być na maturze, czy jakoś. Bo... Proszę, zaraz czy będzie będą chłopcy burzyć, że czemu oni nie mogą... Kuchnia narodowa, wiesz, no, do tego wprowadzają wszystko jest narodowe, będzie nowy przepis, kuchnia narodowa na maturze i możesz oblać na przykład z kotleta schabowego. Albo ktoś ma poprawkę zmielonego. Poprawka zmielonego, albo na przykład, o, ale ja ci powiem, ja na maturze, to się przyznam, nigdy o tym nie mówiłem, dostałem ściągę na matematyce i ściągę dostałem w kanapce, bo dzisiaj jest takie zwyczaje, nie mają miejsca, ale kiedyś komitet rodzicielski, żeby ci maturzyści, byli młodni, skończył kanapę i ściągi krążyły w kanapę. I tak ściąga krążyła z rozwiązaniem zadania, dotarła do mnie, ale ja byłem tak łapczywy i w ogóle prawie głupi, że nie domyślałem się, że ta ściągawka jest ukryta w kanapce i zjadłem całą tą kanapkę razem ze ściągą. Można powiedzieć, że pochłaniałem wiedzę. Także uczciwie nie skorzystałem, dotarła do mnie ściągawka, ale nie skorzystałem, musiałem sam rozwiązać trudne zadanie matematyczne. Pieprz, tak. Pieprz, może człowiek nie rozróżnia cekiny od bakłażana, to mówię, że nie rozróżnia soli od pieprzu, no to już jest skąpana komplikacja. Prawdopodobnie po tym programie, który musiał powiedzieć samobójstwo, gdyby był Japończykiem, zrobiłbym harakiri, ale zrobię polskie harakiri, czyli dokonam tego pasztetowo. No właśnie, bo mnie interesuje, czy rozumiem, że po ugotowaniu jest konsumpcja. Jest, no, powiedziałem dzisiaj żonie, że idę do siebie, także nie szybko robię, ale zamów sobie tam pizzę. Odrobina sera gruje. Brie, tak? Brie? Gruje. Aha, jakiś taki twardy raczej, nie? Ser miękki, szwajcarski. Bardzo charakterystyczny smak. Proszę. Powiem szczerze, że sery to uwielbiam, chociaż one nie są zbyt, wiadomo, dietetyczne. Moim zdaniem normalny może być naród, który ma 200 euro cena. Tak, to też tak, to podobnie mają Holendrzy. I teraz zaraz, to ser uratował beszamel, tak? No proszę. Czyli to jest, są lata doświadczeń, proszę Państwa, czyli to jest... Wiemy co i jak czymś przykryć. Kiedyś pamiętam, że w czasach PRL-u były takie z dobrą kuchnią i z dobrymi restauracjami. I na przykład ktoś sobie zarzucił jakieś danie z rusztu, to przygotowano mu, nie było rusztu, więc rozgrzanym widelcem zrobiono ślady, że nie jest z rusztu i klient dał się nabrać. Oj, stary, to ci powiem, trochę musimy tutaj być rozluźnienia w czasie gotowania. Przychodzi kelner do klienta, który siedzi przy stoliku i właśnie przed chwilą podano mu jakieś wykwintne danie i pyta się, poszło? A on mówi, poszło. A to dobrze, bo trzem poprzednim się wróciło. Taki właśnie. A to znasz, jak facet nauczył mrówkę jeść nożem i widelcem? Nie. Facet przez 20 lat uczył mrówkę jeść nożem i widelcem. I udało się. Znaczy, trudna sztuka, ale jednak mrówka zapieprza nożem i widelcem. No i teraz musiał się gdzieś podpalić. Poszedł do restauracji, zamówił danie. Tak jak się rozgląda, jak wybrał taką elegancką restaurację, pusto jeszcze może nie pora, może za drogo, pusto jest, nikogo nie ma. Mrówka już czeka, przygotowana. I woła, kelner, kelner. Kelner przychodził, pokazuje mrówkę, a kelner, o, przepraszam. Więc się zakończyła. No, widzę, że przechodzimy do kolejnego etapu, skoro już jest patelnia się grzeje. Kolejnym etapem jest ratatouille. Dajemy odrobinę oliwy. Ale sam w sobie ratatouille, bo nazwę znam, czy to jest warzywko, to jest takie coś, ale... krótko przysmażone warzywa, to jest nazwa dania. Ale to może być dodatek tylko raczej, tak? Może być dodatek. Jako danie główne? Jako przystawka. Przystawka. Jako przystawka, bo to jednak sycące jednak nie jest. Jako że kuchnia francuska nie istnieje bez łatwa, dodaliśmy oliwę z wytłoczyn z oliwek i damy trochę masy. Te smaki się przegryzą, a jednocześnie stanie się tak,
że masło się nam nie spali, bo tłuszcze się wymieszają i temperatura dymienia troszeczkę nam się podniesie i możemy bezpiecznie smażyć. Cudowna sprawa. Pięknie się to tutaj topi, to ma sedno. Niesamowicie. No już teraz wiem, dlaczego Francuzi mają krótką pamięć, jedzą dużo masła. A to jest tradycja, czy co? Skąd to się wywodzi? To po prostu tak jest. Nie mam pojęcia. Natomiast uwierz mi, że masło jest naprawdę dobre. No tak, patrzę, bo się jaj śliczka na maśle, to jest taka no. Troszkę... Spróbuję jaj na maśle, spróbuję dobre. No, a Amerykanie wszystko mają, wieś, że tak powiem, jadłem kiedyś w dobrym hotelu amerykańskim, czyli światowym, podróżował i jadłem śniadanie, no coś banalnego, w sensie jajecznica wyglądała przepięknie, to po prostu gotowe zdjęcie i po prostu reklama jajecznicy, no ale smakowała jak plastik, już prawdopodobnie była to tak zwana jajecznica w sprawie. Tak, masz takie tutaj cyrkowe historie. Jajecznica w amerykańskich hotelach najczęściej jest prosta. Dokładnie tak. Nawet i to mówią, że, do Polski. Że ta jajecznica nie widziała kury. No to jest fatalne, bo jest różnica. Mnie to strasznie zaczęło martwić, wiesz? Bo na przykład ta skórka i została zrobiona. Z tych jaj, które są wszędzie w Polsce, ale słuchajcie, bo to jest też właśnie, ty się obawiasz, bo tych hoteli takich światowych barek, nawet tutaj w Gdańsku jest bardzo dużo, ale oni, jeżeli oni zaczną jeść śniadanie z jajeczniki na proszku, to oni przyjdą do ciebie, gdybyśmy tutaj prawdziwą jajeczniki. Tak może być. Tak, oczywiście. Ja myślę, że... Mam kolegę, który otworzył restaurację naprzeciwko hotelu. Nie będę podawał sieci, żeby nie wytoczyć procesu o niesławienie, ale jest to znana sieć i powiem ci, że ci goście z tego hotelu właśnie mówią, że ucieszone, bo nie boisz się, że konkurencja i tak dalej, do niego przychodzą, bo szczególnie, jeżeli ktoś przybywa weekend, tak, no jeden dzień się da nabierze, ale drugi no nie ma daleko, gdzie już u niego dostaje, tak, bo jest gotowanie jest jednak inne. No. Bywają hotele, w których kuchnie są zachwycające na sporadę. Były takie, to w Polsce. Ale myślę, że trend będzie taki, że jedzenie będzie coraz słabsze. Tutaj co, to piękne francuskie danie. Właśnie, to ten, nie wiem, béchamel jest francuski, ratatouille jest też francuski, albo coś jest norweski. Chyba coś jest międzynarodowe. Nie czarujmy się, kuchnia gdańska od zawsze była multikulti. Multikulti, dokładnie. Tak. Ale myśmy się w centrum Gdańskiej Starówki, ulica Szeroka, 52, mamy 54, jakby ktoś z Państwa szukał, niedaleko jest Żuraw, średniowieczny dźwig, który jest taką ikoną Gdańska. No i tutaj właśnie restauracja Winne Grono, gdzie szykuje ten cudowny, wspaniały rzeczy. Jest sygnał z centrali. Łoś jest gotowy, ratatouille jest gotowy, pokażę. Musi dojść do takiego efektu, który nazywa się efektem Maillarda, czyli skarmelizowania, czy zbrązowienia w zasadzie, pewnych elementów. Jeżeli już tak mamy, to warzywa są w środku twarde, ale ciepłe, kruche i zmieniły swój smak. Spróbujcie tego znowu. Efekt Maillarda. Wtedy, kiedy tak jak tutaj mamy leciutko zbrązowione kawałki, to już jest idealny moment dla warzywa. Nie jest spalone, nie jest zbrązowione, jest soczyste, kruche i ma zupełnie zmieniony smak w odróżnieniu od swojego początkowego smaku surowego. No tak, tak, jak wygląda. Na to różno. Jakie jest tam? Różowe. Béchamel, tak. Ale béchamel dodajemy do łososia czy do ratatouille? Do łososia. Do łososia. Ale to co? Ja już tutaj zabrałem, tak? Ale to jest.
No, dziękuję pani. Dobre, ekstra, no, duże. Czyli duża porcja. Duże chłopy, ale trochę większe ode mnie, ale ja nie jeszcze rok temu też byłem szeroki. No ale kryzys, drodzy państwo, chodźcie tak, na koncerty, tak. Ponieważ pan odbył w zeszłym sezonie 5 koncertów, z czego 4 charytatywne. Tak, a pozostałe nielegalne. No, słuchajcie, nie narzekamy, nie robimy, wszyscy narzekają, my nie narzekamy, bo mamy pyszną kuchnię, mamy pyszne danie i zaraz skonsultujemy i wydamy recenzję. Właśnie, tylko że takie zrobiło się to złociste. Tak jak mówiłeś, takie powinno być, nie? Tak jak ten punkt. Nie spalone, ale... Wzrok pożera. Już wygląda to bardzo pysznie. Mosok się widza. Wyjęty z tu wspaniałej, niesamowitej maszyny, która potrafi zrobić z łososiem wiele różnych rzeczy. Jak to kiedyś mówili, usuwa ciąże i krewaty wiąże. Czyli wielofunkcyjna pomoc taka w kuchni. Więc robimy sobie teraz materacyk z ratatouille. Bo nie ma nic lepszego niż ratatouille, chyba że coś, co się rymuje, a to tak bardziej dla kobiet. No tak, no bo to łosoś jako królewska rybka musi na czymś ładnym leżeć i u nas leży na francuskim materacyku, który właśnie tutaj został przygotowany. Mam nadzieję, że będzie pan zadowolony. Mamy się tak organizm skonstruowany, że na przykład zupy muszą być gorące. I nie, że ciepłe, ale gorące. I takie warzywka na gorąco też mi bardzo smakują. Jak to mówią Niemcy, jak to się mówi w niemieckich pornolach, das ist optimal. Długo nie oglądałem. Długo. Proszę popatrzeć. O, teraz moment, otwieramy motylka, państwo pamiętają, hasło motylek było, papillon i... Jest to bardzo podobne do pieczenia na parze. Chyba zachowuje całą swoją delikatność, rozpada nam się. Kładziemy po francusku, czyli w górę. Kolejne warstwy jedzenia. Mamy pięknie ściętego łososia. Do tego mamy właśnie prześlicznej urody koperek na wierzchu dla koloru i smak. Tak, ponieważ... no, życie jest okrutne, ten łosoś miał jakieś plany, chciał wyjechać na wakacje, wziął kredyt w banku, a niestety zostanie zjedzony. Tak wygląda świat. A ja myślę, że ten łosoś po prostu całe swoje życie marzył o to, żeby znaleźć się na tym talerzu. I spotkać się z panem Krzysztofem. Też tak myślę, co więcej jestem tego pewien. I spełniliśmy jego marzenie. Inaczej jego śmierć byłaby bezsensowna. Kiedyś napisałem takie opowiadanie, gdzie synna wigilijna potrawa karp. Mafia karpi chce się zemścić za tysiące karpi zabitych na Wigilię i staje w gardle właścicielskiego sklepu rybnego. To jak ten. I w Iwonie Księżycce Burgunda, kojarzysz tą scenę? Tak, tak, tak. Jest jakaś dobra rybka, bo wszystko chcą, żeby bohaterka się... Udusiła. Tak. No to dobra rybka. A właśnie, czy jest jeszcze... Jest jeszcze clue. Ponieważ wielu kucharzy celebrytów... Palenki nie będzie, bo tu nie pasuje, tak? Ale mamy coś, co sprawi, że ten nasz pan pokaże, kto jest jego prawdziwym mistrzem. Będę grał na grzybie. Pan, nie żarujmy się, okrasa. I stylem pana okrasy damy z wierzchu skórkę z limonki. Ekscelencja, czyli panowie. Czyli co? Przeszcie się na to rybką troszeczkę. Ale to ze skórką? Samą skórkę. Samą skórkę? Tak na drobniutko. Jeszcze coś?
to jest jest dobrze, dobrze. Czyli trzej. Ten zapach cytryny już. Jeszcze będzie? No, nie wiem, jak już ogoliłeś, to musisz tak... No tak. No zaraz jeszcze spadę, tak jak się mówi. To tak wygląda nutka. Rozumiem. To jest już tylko tak zwane wykańczanie. Wykańczanie. Czyli jak okrasa, no tak, jak samo nazwisko wskazuje. No to okrasa, jak samo nazwisko wskazuje, musi być ze słoniną, ewentualnie z bekonem. Dobrze, idziemy dalej. Trzemy, proszę Państwa, nie ma litości. Chciałbym umieć tak trzeć i śpiewać, jak sam trzeć. Chyba w kuchni to musi być rewolucja. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Jak powiem, że dusiłem cytrynę u Arka w restauracji, to wszyscy będą myśleli, że chodzi o coś innego. Limonkę, tak. No ale cytryna kojarzy się erotycznie. No właśnie. Limonka to już nie ma takich skojarzeń. Chyba, że po bójce na Lech i Gdańsk. Każdy ma limonkę pod okiem, wiadomo. Tak zwana łysa limonka wygląda tak. Mili Państwo. Wszystko co dobre, najważniejsze jest finał, a finał jest taki, że proszę Państwa, jest to najmocniejszy akord w każdym koncercie, programie, spektaklu teatralnym, także w spektaklu gotowania, przygotowania dań. Proszę Państwa, naszym finałem jest danie, które można by, jak zatytułować, no, łosoś, ale może łosoś a la szeroka, łosoś a la Arek, łosoś norwesko-francuski. Big łosoś, o właśnie. Także cudownie, pyszne, wspaniale podane, jak widzimy. Myślę, że będzie to hit od Gdańska po Zakopane. Także mówiąc słowami klasyka, zdrowie wasze w brzuchy nasze. Tak będzie. Zostało, nie?